Festiwal jest międzynarodowym wydarzeniem, chociażby z tej racji, że ilość gier, którą dysponujemy i miejsca pochodzenia tych gier już są dość egzotyczne. Tak? Mamy gry z Australii, mamy gry z Ameryki Południowej, Północnej, z Azji. Już zagraniczne wydawnictwa zaczynają się interesować naszym wydarzeniem. Zaczynają organizować swoje turnieje, tak było w zeszłym roku. W tym roku niestety z racji czasowych nie udało się tego zrobić, ale wysyłają swoje produkty, żeby goście naszego festiwalu mogli je tutaj zobaczyć. Rodzaje gier planszowych są przeróżne. Od najbardziej podstawowych losowych, wiadomo Chińczyk, do w ogóle nielosowych, szachy. My zajmujemy się czymś pośrednim, czyli grami, które łączą losowość z planowaniem. Gry dzielą się generalnie na kategorie takie proste, imprezowe. Na przykład tutaj ludzie grają w Cash and Guns, czyli grę, w której w trakcie manekinami pistoletów się do siebie celuje, bo jest się złodziejami, którzy okradają bank. Przyszedłem tu, żeby poznać nowe gry, których jeszcze nie grałem, ze względu na to, że niedawno było wiele festiwali, na których się pokazały nowe gry, więc chcę je przetestować, a tu jest bardzo dobra okazja. Gry planszowe są bardzo popularną formą rozrywki, głównie dlatego, że ludzie teraz coraz bardziej próbują mimo wszystko odchodzić od komputerów pod tym względem, żeby się bardziej socjalizować, także po prostu, że siedzą przy stole razem grają, widzą się nawzajem, wchodzą w interakcję między sobą. Przyjść może każdy, zaczynając od 2-3-latków, którzy też mogą znaleźć coś dla siebie. Tutaj taką jedną z atrakcji naszego festiwalu jest strefa klocków Tricklogic, czyli takie domowe Domino Day. Bardzo fajna rzecz, polecamy i dla dzieci, i dla dorosłych. I bardzo dużo atrakcji też dla dorosłych, bo wbrew pozorom coraz więcej gier, które są dostępne i na polskich, i na zagranicznych rynkach, właśnie jest kierowane do odbiorców dorosłych. Czy w jakiejś formie rozrywki, czy w jakiejś formie nawet edukacyjnej, bo jest to już wykorzystywane nawet na niektórych uczelniach wyższych za granicą, po prostu do edukacji.